Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, umiłowany ludu Boży, oto matka Twoja. Jakże cudownie słowa te korespondują z zakończeniem w naszej wspólnocie parafialnej misji świętych. Słowa te, będące testamentem z krzyża, jakże cudownie korespondują też z rokiem miłosierdzia. Oto matka Twoja. Zawsze do cudownych należy spotkanie z matką. W tej bliskości człowiek czuje się bezpiecznie. Po spotkaniu z matką człowiek odnajduje na nowo radość i chęć życia. To wyjątkowy dar mieć taką matkę. To wyjątkowa odpowiedzialność i zobowiązanie. Kiedy patrzymy na życie Maryi, dostrzegamy, że Maryja towarzyszyła Jezusowi w momentach dla Niego najtrudniejszych, a nie była wówczas, kiedy odbierał największą chwałę. Wtedy pozostawała w cieniu. Kiedy popatrzymy na historię życia, zauważymy, że w najpiękniejszych chwilach życia Jezusa, gdy rozmnożył chleb, gdy szedł po wodzie jeziora albo wskrzesił młodzieńca z Nain, w momencie przemienienia na górze Tabor czy w czasie triumfalnego wjazdu do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, we wszystkich tych chwilach Maryja pozostawała na uboczu, ale była tam, gdzie Syn cierpiał. W godzinie grozy i cierpienia Jezusa Maryja zawsze jest pierwsza. Kiedy przyszło szukać schronienia w Betlejem, w czasie ucieczki do Egiptu, na Jezusowej drodze cierpienia w Jerozolimie, w końcu na Golgocie, gdzie jej serce rozdarte jest bólem, matczynym bólem. Maryja w tajemnicach boleści, obecna pośród nas, koronowana 50 lat temu, tym gestem koronacji, tym samym uroczyście zostaje zauważone, docenione cierpienie i obecność w cierpieniu. I nam Maryja towarzyszyła i towarzyszy w naszych ludzkich cierpieniach, w życiowych kryzysach, w życiowych dramatach. Nigdy nas nie opuściła. Nigdy nas nie zawiodła. Bolejąca, cierpiąca, współczująca, zawsze blisko człowieka. Jakże wymowna jest jej obecność dzisiaj w wielu miejscach świata, również w Polsce, gdzie przychodzi do nas, jest pośród nas i płacze razem z człowiekiem. Zapisano ponad 30 miejsc, gdzie Maryja zapłakała nad cierpieniem człowieka, nad grzechem człowieka, nad słabością człowieka. Jakże trudne jest to spotkanie, kiedy matka płacze, kiedy matka cierpi. Jakże trudne do wytłumaczenia byłoby nasze ludzkie cierpienie bez tego matczynego cierpienia. Ale w roku miłosierdzia Maryja spod krzyża przychodzi do nas z jeszcze jednym przesłaniem. Zauważył je Ojciec Święty Franciszek, który w przywoływanej przeze mnie wielokroć razy bulli misericordiae vultus napisał: pod krzyżem Maryja wraz z Janem, uczniem miłości, stała się świadkiem słów przebaczenia, które wyszły z ust Jezusa. Najwyższy akt przebaczenia dla tego, kto go ukrzyżował. Ten akt ukazuje nam, jak daleko może sięgać Boże miłosierdzie.
Maryja potwierdza, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo nie wykluczając. Jakie to ważne i jakie to piękne. Tajemnica przebaczenia to trudny temat, ale jakże dzisiaj potrzebny, a zwłaszcza na zakończenie misji świętych, kiedy chcemy w jubileuszowych dziękczynieniach Matce spojrzeć prosto w oczy. Jej Synowi chcemy spojrzeć prosto w oczy. Kiedy czyniąc różnego rodzaju postanowienia, chcemy coś w naszym życiu zamknąć, to coś, co zamknięte być powinno. Przebaczenie to nie chwilowy akt, moi bracia i moje siostry. Przebaczenie to proces, nawet w ewangelicznej scenerii. Cena i koszty niewybaczonej krzywdy są ogromne, mówią psycholodzy. Prawdopodobnie to zadecydowało o tym, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek na gruncie amerykańskiej psychologii rozwija się psychologia przebaczenia. Naukowcy zauważyli, że bez przebaczenia nie można mieć pokoju w sercu. Brak przebaczenia wzmaga całą gamę negatywnych przeżyć człowieka. Więcej, kto przebacza, mówią naukowcy, żyje dłużej, cieszy się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. Dlaczego więc nie przebaczamy? Skoro tyle korzyści wypływa z przebaczenia, dłuższe życie, lepsze zdrowie i samopoczucie. Bo człowiek jest człowiekiem, ma swoją słabość, choć chciałby, żeby było inaczej. Przyjrzyjmy się przez chwilę procesowi przebaczenia. Przebaczenie jest sztuką i człowiek sam od siebie dokonać tego nie umie. Potrzebuje boskiego wsparcia, Bożej obecności. Dlatego tutaj jesteśmy. Dlatego przyszliśmy do Matki, która jest świadkiem przebaczenia, żeby była przy nas, żeby nie zabrakło nam odwagi do przebaczenia. Przebaczenie nie jest postawą naiwną, która karmi się iluzją. Zwłaszcza gdy trzeba to przebaczenie powtarzać 77 razy. Jakże wtedy ważna jest wyobraźnia miłosierdzia. W przebaczeniu, moi bracia i moje siostry, nie ma też miejsca na dwulicowość. W przebaczeniu trzeba być uczciwym. Jeśli przebaczam, to do tego już nie wracam. Nie ma takiej okazji, która uprawniała mnie do tego, żeby powrócić i znowu to roztrząsać, i znowu krytykować i niszczyć. Nie wolno. Jeśli przebaczam, to daję słowo. Ale jeśli proszę o przebaczenie i chcę zmienić swoje życie, to nie mogę dać okazji do tego, żeby ktoś we mnie zwątpił. Przebaczenie zawsze związane jest z krzyżem i z Chrystusem na krzyżu. Z tajemnicy krzyża dla każdego z nas płynie ogromna moc i siła, żeby przebaczać 77 razy. Mówią psycholodzy, że dobrym kluczem do przebaczenia jest wczucie się w pozycję krzywdziciela. Oj, to ogromna sztuka. Nie każdy to potrafi. Ale prawdą jest, że to pomaga. Jeśli przez moment próbuję się wczuć w sytuację krzywdziciela, to pomaga, by wyjść naprzeciw. Kiedy przychodzą ludzie na rozmowę i pytają, co robić, żeby przebaczyć, przygotowujemy się w całym procesie, by któregoś dnia podjąć decyzję, tę pierwszą, może najłatwiejszą, choć i tak trudną. Proszę,
Uwielbiaj Boga w sercu człowieka, który cię skrzywdził. Ale jak to zrobić? Odmów chociażby tę krótką modlitwę chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, uwielbiając tą modlitwą Boga w sercu człowieka, który cię skrzywdził. Zobaczysz, że coś dziwnego się dzieje. Człowiek wtedy inaczej patrzy na siebie, inaczej patrzy na tego, który skrzywdził. I inaczej wtedy dokonuje się cały proces przebaczenia. Bez Bożej pomocy nie jest to proste i nie jest to łatwe. W procesie przebaczenia ważna jest ludzka dojrzałość, mówią naukowcy. Specjaliści psychologii przebaczenia przekonują, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy zdolnością do przebaczenia a poziomem dojrzałości moralnej ocenianej według klasycznej teorii Kolberga. Co ona mówi? Bardzo krótko. Osoby, które zatrzymały się we wczesnych stadiach rozwoju moralnego, są gotowe przebaczyć dopiero wtedy, gdy dokonają pomsty lub sprawca naprawi wyrządzoną krzywdę. Dopiero wtedy są zdolne przebaczyć. Osoby ze stadiów pośrednich wybaczają, gdyż społeczeństwo, moralność czy religia wywierają nacisk w tym kierunku. Czasem pod wpływem rekolekcji, misji. Zaś ludzie w najwyższych stadiach rozwoju przebaczają, bo służy to społecznej harmonii i jest wyrazem bezwarunkowej miłości. Nie każdy to potrafi, ale problem w tym, że zarówno poziomy Kolberga, jak i ich odpowiedniki oparte na słownych deklaracjach badanych osób, a przecież dobrze wiemy, że łatwiej jest coś powiedzieć niż zrobić. Życiowe postawy zazwyczaj nie nadążają za ideałami. I trzeba tutaj, bracia i siostry, poprosić Boga o moc i siłę, żeby podnieść się na ten najwyższy poziom, by móc wybaczyć. Ojciec Święty Jan Paweł II jest przykładem sztuki wybaczania. Kiedy Ali Akcza próbował go zabić, Ojciec Święty wybaczył jeszcze przed spotkaniem z nim. Wybaczył w szpitalu po operacji. To bardzo piękne. Ale Ali Akcza nigdy nie poprosił Jana Pawła II o wybaczenie. W jego imieniu poprosiła mama. On nie. Ojciec Święty pomimo tego okazał ogromne miłosierdzie, przebaczenie. Ale i on bardzo mocno podkreślił w swoim nauczaniu. Oto jego tekst. W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani miłosierdzie jako jego źródło nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę jest warunkiem przebaczenia, mówił święty Jan Paweł II. Zadośćuczynienie. Można wybaczyć, ale kara jest karą, zadośćuczynienie jest zadośćuczynieniem. I co jest charakterystyczne dla świętego Jana Pawła II, że nie odpowiedział na prośbę Ali Akczy, który zwrócił się do niego z prośbą, aby święty Jan Paweł II wstawił się za nim przed sędzią, żeby zmniejszył wymiar kary. Nigdy tego Jan Paweł II nie zrobił, bo wiedział, że zadośćuczynienie jest potrzebne we właściwym kształtowaniu, formowaniu sumienia, we właściwym kształtowaniu osobowości. Wybaczamy, obdarzamy miłosierdziem, ale musimy też i pamiętać o zadośćuczynieniu. Spotkanie dzisiaj z matką pewnie jest trudnym spotkaniem, ale najpiękniejsze są te trudne,
kiedy człowiek musi weryfikować swoją uczciwość, swoje wybory, swoje życie. Dziękując jej za obecność pośród nas przez tyle lat, tyle wieków, dziękując jej za przeogromną miłość do każdego z nas, pomimo wszystko, pomimo naszych słabości, nieuczciwości, większych czy mniejszych, prośmy ją pokornie, żeby wypaczyła nam każdą naszą słabość, żeby wstawiała się za nami u Syna, żebyśmy umieli wybaczać, żebyśmy umieli obdarowywać miłosierdziem i żebyśmy zawsze umieli zadośćuczynić tym, których skrzywdziliśmy na naszej drodze życia. Amen.